otwieram obrady 33. sesji Rady Powiatu Bielsko-Podlaskiej 6. kadencji samorządu. Serdecznie witam wszystkich radnych. Witam serdecznie zarząd powiatu na czele z starostą Sławomirem Snarskim, wicestarostą panem Piotrem Boszko. Witam pana sekretarza, panią skarbnik. Witam pracowników starostwa. Witam gości zaproszonych. Serdecznie witam panią Annę Klinicką, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańsku. Witam panią Zenaidę Profiruk, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego numer 1 w Bielsku Podlaskim oraz witam pana Mirosława Reczko, dyrektora SPZOS w Bielsku Podlaskim. Serdecznie witam wszystkich mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz powiatu bielskiego, którzy oglądają nas za pomocą łączy internetowych. Proszę państwa, teraz proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności na tablecie. Błąd. Chwilę jeszcze poczekajmy. Dziękuję bardzo. Informuję, że skład Rady Powiatu wynosi 17 radnych, natomiast w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi wymagane kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Przechodzimy do punktu drugiego, ustalenie porządku obrad. Informuję, że radni otrzymali porządek obrad drogą internetową. Proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków do proponowanego porządku obrad. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję, informuję, że porządek obrad nie będzie głosowany z uwagi na to, że nie wniesiono żadnych dodatkowych uwag ani wniosków. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu numer 32/22 z obrad 32. sesji Rady Powiatu Bielsko-Podlaskiej z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Przypominam, że projekt został przesłany radnym drogą elektroniczną. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi do sekretariatu Rady. Proszę o ewentualne zgłaszanie wniosków. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję i poddaję protokół pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu o proponowanej treści numer 33/22? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że Rada Powiatu w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych stosunkiem głosu 15 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, przyjęła protokół nie wnosząc uwag. Przechodzimy do punktu. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym. O zabranie głosu poproszę pana starostę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Bielskiego w okresie od 22 kwietnia do dnia dzisiejszego. Zarząd w tym okresie odbył 6 posiedzeń, podjęto 20 uchwał, 3 postanowienia, 1 decyzję. Najważniejsze rzeczy, którymi zarząd się zajmował, to między innymi podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat bielski. Dotyczyło to pierwszego liceum ogólnokształcącego, zespołu szkół numer 1, zespołu szkół numer 4 i poradni. Takie konkursy się odbyły. Dzisiaj między innymi odbędzie się zarząd, który po zatwierdzeniu tego konkursu podejmie decyzję o powierzeniu na kolejny okres sprawowania funkcji dyrektorów poszczególnych szkół. Zarząd również podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu bielskiego z roku 2021 oraz ogłoszenia wykazu udzielonych przez powiat bielski poręczeń, gwarancji, wykazu podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono spłaty na raty. Podano również wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku. To jest dokument dostępny. Ta pomoc publiczna przede wszystkim polegała na tym, że przedsiębiorcom udzielano pomocy w ramach tarczy antykowidowej realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy i tam ten wykaz ilości tych podmiotów i kwot jest dostępny i Państwo radni, ale również publicznie jest dostępny na stronach w informacji, biuletynie informacji publicznej. Następnie podjęto postanowienie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku, wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dotyczy to projektu i budowy drogi S19 na odcinku Bielsk Podlaski Zachód do węzła Boćki oraz na odcinku węzeł Boćki do Malewicz. Tutaj pozytywną opinię zarząd wydał na wniosek PZD. Ta inwestycja będzie realizowana w najbliższych latach. Dotyczy to drogi S19 wraz z obwodnicami poszczególnych czy miast, czy miejscowości. Następnie podjęto decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogą publiczną na rzecz PZD. Dotyczyło to obrębu Orzechowicze, gmina Bielsk Podlaski. Tak jak Państwo wiecie, praktycznie nie ma sesji rady, kiedy po uporządkowaniu stanów prawnych przekazujemy w trwały zarząd po uporządkowaniu dla PZD. Natomiast porządkowanie polega na tym, że chodzi o to, żeby posadowić drogę na tych gruntach, które powinny być, bo często się zdarza tak, że część drogi jest na gruntach prywatnych, a część gruntów prywatnych jest w drodze publicznej. Tutaj jakieś są powody, że w większości te stany prawne, regulacje stanów prawnych dróg nie są właściwe. Następnie zarząd rozpatrzył i zatwierdził dokumenty dotyczące wniosku naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury w sprawie udzielenia dotacji na rzecz SPZOS Bielsko-Podlaskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek ortopedycznych. Tutaj propozycja była dofinansowania 100 tysięcy złotych na zakup łóżek ortopedycznych, wymianę. To są dosyć drogi sprzęt, jeżeli chodzi o nowoczesne łóżko ortopedyczne, to takie łóżko kosztuje w granicach 15-20 tysięcy z całym sterowaniem, ale tam należy dokonać pewnej wymiany. Następnie zarząd zatwierdził wniosek Komisji Przetargowej w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania rozbudowa, przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ulicy Widowskiej w Bielsku Podlaskim. Wyłoniono wykonawcę, będzie podpisana lada moment umowa na wykonanie. Następnie zarząd rozpatrzył projekt porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i wdrożenia ponadlokalnej strategii rozwoju gmin powiatu bielskiego i powiatu bielskiego na lata 2021-2030. Taki projekt będzie powstawał. Koordynatorem jest miasto Bielsk Podlaski. My jesteśmy tutaj partnerem w opracowaniu takiej strategii. Zarząd również przyjął bilans skonsolidowany powiatu bielskiego za rok 2021.
Ponadto zarząd rozpatrzy i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatów i naczelników Wydziału Starostwa dotyczące zmian w planach finansowych na rok 2022 oraz inne wnioski dotyczące bieżącej działalności jednostek organizacyjnych. Tutaj wiele zmian między innymi zachodzi w powiatowym zarządzie dróg, ponieważ albo wchodzą nowe zadania, albo część zadań wymaga dodatkowego zabezpieczenia, żeby można było czy rozstrzygnąć przetargi, czy kontynuować te zadania. Zarząd przyjął materiały sesyjne, które będą przedmiotem dzisiejszej obrad dzisiejszej sesji i to jest takie najważniejsze rzeczy, którymi zarząd się zajmował w okresie międzysesyjnym. Jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo proszę, chętnie udzielę odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję. Informuję, że sprawozdanie w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte. Rada zapoznała się. Przechodzimy do punktu 5. Zapoznanie się z informacją z działalności Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II w Brańsku za rok 2022. Informuję, że radni otrzymali informację przedmiotową sprawy. Komisje stałe rady pozytywnie zapoznały się z informacją, nie wnosząc uwag. Przed rozpoczęciem dyskusji głos oddam pani dyrektor. Proszę bardzo o zabranie głosu. Dziękuję za zapoznanie się z materiałami przedstawionymi z działalności domu za rok 2021. Za rok, no niestety kolejny rok pandemiczny, dość trudny dla nas wszystkich, a więc i dla mieszkańców, dla pracowników domu, ale już nie tak straszny jak ten pierwszy rok pandemii. Wchodziliśmy w ten rok z niepokojem, bo nasz dom, tak jak wszystkie inne domy, DPS-y w kraju, został dotknięty też skutkiem COVID-u. Wystąpiły wolne miejsca. One były spowodowane przede wszystkim wieloma czynnikami, ale przede wszystkim tym, że w pewnych okresach, przyjęcia były oczywiście przez cały rok i każdego miesiąca, ale w pewnych okresach tych przyjęć było mniej, szczególnie w okresach, kiedy w społeczeństwie był wyższy wzrost zakażeń. Innym takim kolejnym zjawiskiem to było takie pogarszający się stan zdrowia i nie myślę tutaj o naszych mieszkańcach już przebywających i od wielu lat zamieszkałych, ale gorszy stan zdrowia osób przebywających do DPS-u. Były to osoby starsze, w wieku właściwie nawet sędziwym, bo tak ponad 85-90 lat, które ze środowiska przychodziły w złym stanie zdrowia, bardzo często bezpośrednio po przejściu zakażenia COVID. Ale dzięki też współpracy, i tutaj chcę bardzo podziękować panu dyrektorowi szpitala za bardzo dobrą współpracę i ze szpitalem, i z przychodnią, która mieści się, jak państwo wiecie, na terenie naszego domu. Obecnie sytuacja ulega, zmniejsza się. O wolne miejsce na tych formalności. I taka tutaj też chcę podkreślić, że już teraz ludzie rzadziej pytają o koszty utrzymania, przyjeżdżając do naszej placówki. Wiem też, że inne DPS-y są droższe, a częściej właśnie pytają o jaki jest dostęp do lekarza, do rehabilitacji.
Mimo wystąpienia wolnych miejsc, sytuacja finansowa była i jest stabilna, pozwalająca na sukcesywną poprawę warunków bytowych. Zarówno w 2021 roku, jak i obecnie dom funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi standardami i zapewnia profesjonalną opiekę. Pozyskujemy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które to są przeznaczone, były i będą przeznaczane na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki nad mieszkańcami, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, także na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom, po to, żeby ich motywować do dalszej pracy. No, w okresie pandemicznym praca jest dosyć trudna w DPS-ie. Obecnie przygotowujemy się do kolejnej fali pandemii, pozyskując środki na dalsze zabezpieczenie placówki przed ewentualnym zachorowaniem. Raz jeszcze dziękuję serdecznie za zainteresowanie działalnością domu. Z tej okazji, bo mówiłam tutaj dużo o zdrowiu, życzę Państwu dużo zdrowia i życzę wszystkim, żeby nas COVID omijał. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Pani Dyrektor. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Szanowna Rado, ja tylko mam takie pytanie do Pani Dyrektor. Jaki teraz koszt pobytu jest jednej osoby aktualny? Miesięczny koszt pobytu 4865. To znaczy bez zmian, tak? Czy wzrosło trochę? Zawsze wzrasta. Nie ma takiej możliwości. I w porównaniu do innych DPS-ów ten koszt wzrósł o wiele mniej niż inne DPS-y. Dziękuję. Bo jak inne DPS-y miały mniejszy koszt, to teraz mają wyższe. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan starosta Piotr Bożko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dom Pomocy Społecznej jest oczywiście jedną z kluczowych jednostek w naszym systemie instytucji powiatowych. Trafiają tam ludzie, którzy wymagają szczególnej opieki, szczególnej troski i szczególnego zainteresowania. I ten kolejny rok trudnej pracy pokazał, że zarówno dyrekcja, pani dyrektor, jak i cały personel naprawdę doskonale sobie z tymi problemami radzą, a ten okres właśnie pandemii pokazał, bo ludzie sprawdzają się w trudnych sytuacjach. Właśnie ten okres pandemii pokazał, że ci ludzie są na właściwych miejscach, aczkolwiek mamy świadomość i niedosyt tego, że system stworzony finansowania domów pomocy społecznej tworzy pewną wewnętrzną sprzeczność. I tutaj chciałbym nawiązać do tego, co pan przewodniczący Bałło swoim pytaniem wywołał, czyli koszt miesięczny pobytu mieszkańca domu. Z jednej strony naprawdę doceniamy pracę personelu i pracę obsługi domu i chcielibyśmy wynagradzać tych ludzi naprawdę dobrze, a z drugiej strony te właśnie wynagrodzenia wpływają w bardzo bezpośredni, znaczący sposób, przeważający sposób na koszt pobytu mieszkańca. Więc mamy tego świadomość i w znaczny sposób podwyższając te wynagrodzenia będziemy w znaczny sposób również podwyższać koszt pobytu mieszkańca, co będzie ciągnęło za sobą to, że mniej ludzi będzie do tego domu trafiało, a tym samym ci ludzie, którzy tam są zatrudnieni, mogą nie mieć zatrudnienia albo nie mieć pracy. A sytuacja zewnętrzna również jest taka, że na przykład pielęgniarki w szpitalu zarabiają już, czy zaczynają zarabiać znacznie więcej niż w domu pomocy społecznej, co też rodzi frustrację tego personelu, ale nie my jakby tworzymy system tego finansowania, my jesteśmy jego, powiedzmy, no, w pewnym stopniu jako powiat ofiarą. Tym niemniej chciałbym naprawdę jeszcze raz w imieniu zarządu powiatu i rady powiatu, myślę, podziękować i pani dyrektor i całemu personelowi domu za ten rok naprawdę dobrej pracy. Tutaj warto jeszcze powiedzieć, że na dzień dzisiejszy ta ilość mieszkańców waha się na poziomie 108, 107, 109 osób i to jeszcze wciąż jest
niewykorzystana ilość miejsc, bo tych miejsc mamy 114 i chciałbym z tego miejsca też zaapelować do gminy z naszego powiatu, aby kierowały bardziej odważnie swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej, gdyż widzimy, że często więcej tych osób trafia spoza naszego powiatu w ostatnim czasie do Domu Pomocy Społecznej niż z naszego rodzimego powiatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Informuję, że Rada zapoznała się z informacją. Dziękuję pani Ani Klinickiej, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, za przybycie na dzisiejszą sesję. Przechodzimy do następnego punktu. Zapoznanie się z informacją z działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim za 2021 rok. Informuję, że radni otrzymali drogą elektroniczną informację na ten temat. Komisje stałe rady zapoznały się z informacją, nie wnosząc uwag. Informuję, że na sali jest pani dyrektor i proszę o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Chciałabym podziękować za zaufanie, jakim państwo obdarzacie nas, i troszkę opowiedzieć o funkcjonowaniu domu. Tak króciutko, proszę państwa, na początku naszego funkcjonowania w latach 2000, jak tylko tworzyliśmy dom, wydawało się, że tylko przyjąć dzieciaki do domu, zaofiarować im opiekę, wychowanie, miłość, i to będzie wystarczające. Oczywiście rzeczywistość nas przerosła i zaczęliśmy się dokształcać, zaczęliśmy doszkalać się, pogłębiać swoje kwalifikacje. I tutaj jestem bardzo wdzięczna dla panów starostów, że po prostu wyrażali zgodę na pogłębianie tych moich, naszych kwalifikacji, co myślę, że tak w zaciszu sobie myślę, że dzięki temu nadal funkcjonuje. To było bardzo, bardzo ważne, bo dzieci z tymi problemami, z którymi dzieci poprzychodziły, to były bardzo trudne zachowania. My z mężem w takich warunkach nie wychowywaliśmy się. To było dla nas bardzo, bardzo trudne. Te szkolenia były wykładowe, były też szkolenia warsztatowe. Warsztatowe szkolenia były bardzo ważne dla nas i tutaj właśnie podziękowania dla starostów szczególnie, bo wyjeżdżałam na tygodniowe wyjazdy, które dały dla mnie bardzo dużo, które pozwoliły mi po prostu jakoś tak pozbyć się takich ograniczeń, być bardziej taką otwartą, wyzbyć się takich lęków, nauczyć się tych dzieci. Tam na tych szkoleniach byli doświadczeni specjaliści, którzy prowadzili domy i mieli bardzo duże doświadczenie. Także dzięki temu, myślę, zdobyliśmy z mężem to po prostu jakieś takie doświadczenie większe i mamy większe siły do prowadzenia dzieci, które są odrzucone. Są to dzieci po kilku odrzuceniach, są to dzieci, które były po kilku rodzinach, które były w ośrodkach terapeutycznych, w domach dziecka. No i tutaj jakby to wsparcie potrzebowali bardziej specjalistycznego wsparcia. No przeżyliśmy jakby ten czas taki pandemiczny i taki pracy z tymi dziećmi. I tutaj doszliśmy do okresu usamodzielnienia. Okres usamodzielnienia też spotkał naszych dzieci no, z taką bardzo fajną przychylnością ze strony pracodawców. Tutaj jednym z nich jest pan dyrektor, który pracuje, dwóch wychowanków. Chciałabym serdecznie podziękować za akceptację, za tolerancję, za wsparcie, za wyrozumiałość taką, którą doświadczamy z państwa strony. No i
to jest takie fajne, że praca wspólna przynosi naprawdę. Także myślę, że nadal pracować i nadal chcę też Państwu powiedzieć to, że otrzymaliśmy też z PCPR-u bardzo duże wsparcie w postaci koordynatorów, asystentów, którzy są z młodzieżą, którzy wyszli od nas i oni potrzebują nadal wsparcia. To jest takie po prostu piękne, że młodzieniec, który skończył szkołę, otrzymał pracę, dostał mieszkanie, ma jeszcze wsparcie, no bo oni tego wsparcia nadal będą potrzebować, bo to są dzieci doświadczone, takie, które oczywiście uczą się tej samodzielności nadal. No i to wsparcie otrzymują i to jest takie po prostu bardzo, bardzo piękne, bardzo, za co serdecznie dziękuję Państwu i dziękuję za uwagę. Dziękuję również Pani Dyrektor, otwieram dyskusję. Pan wicestarosta, proszę bardzo. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy w placówce przebywa 5 dzieci w wieku 7, 9, 11, 12 i 19 lat. I na dzień 31 grudnia, na okres sporządzania sprawozdania, przepraszam. I chciałbym powiedzieć, że jest to jedna z placówek, która sprawuje opiekę nad dziećmi, bo również mamy dzieci w rodzinach zastępczych, również dzieci w domach dziecka rozsianych po całej Polsce. Tych dzieci jest w granicach 70, za które powiat bielski ponosi koszty opieki nad nimi. Zajmuje się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie koordynacją i wsparciem tych działań, a jutro przypada bodajże 18. rocznica utworzenia rodzinnego domu dziecka, tak się to wtedy nazywało i wydaje się, że to naprawdę była bardzo dobra decyzja, bo tych dzieci się przewinęło wiele i wielu z tych, czy w zdecydowanej większości tych dzieci udało się pomóc i wyprowadzić się na prostą drogę. Tutaj też no, powiem, że dwójka z tych dzieci pracuje w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, spełniają się zawodowo i już ta ich praca trwa, chyba tego pierwszego chłopaka, to nie wiem, z 5 lat prawdopodobnie, więc też i nasze jednostki, nie tylko rodziny, dom dziecka, ale inne jednostki współpracują i jakby wspierają drogę życiową tych naszych wychowanków. No to jest rzędu wydatek kilkuset tysięcy złotych budżetu powiatu, ale chcę powiedzieć, że jakby tutaj nigdy ani zarząd, ani rada powiatu w najmniejszym stopniu nie miała wątpliwości, czy te wydatki są celowe. Także Pani Dyrektor, z podziękowaniem dla Pani i dla Pani rodziny, bo przecież pod swoim dachem Pani gości te dzieci za ten kolejny rok pracy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Informuję, że Rada zapoznała się z informacją. Dziękuję Pani Zenaidzie Profiruch, dyrektor placówki, za przybycie na dzisiejszą sesję. Przechodzimy do następnego punktu 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2021 rok. Informuję radnych, że radni otrzymali drogą elektroniczną projekt uchwały. Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Na sali jest pan dyrektor SPZOS, pan Mirosław Reczko i od chwilę informacji na temat szpitala poproszę pana dyrektora. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Rozumiem, że wszyscy Państwo dostaliście wyniki, dostaliście całe sprawozdanie, które obejmuje nie tylko element finansowy, ale tak naprawdę opisuje całą naszą działalność zasadniczo w liczbach, więc chciałbym może rozpocząć
to króciusieńkie przedstawienie od elementu ludzkiego, czyli od tego, co się zmieniło w ciągu tego minionego roku, jeśli chodzi o zatrudnienie. Zatrudnienie wzrosło o 11 osób ogółem do 603 osób, przy czym wzrosty zanotowaliśmy wyłącznie w zawodach medycznych, a więc mamy trzech lekarzy więcej, mamy więcej pielęgniarek o 5, mamy więcej położnych. Natomiast jeśli chodzi o administrację, która w normalny sposób nie kojarzy się nam ze szpitalem, tutaj nie doszło do żadnych zmian, jeśli chodzi o liczbę, natomiast są zmiany, jeśli chodzi o zakres i ubyło nam tu znacznie kierowników, więcej mamy pracowników i ubyło nam też pracowników gospodarczych, pracowników technicznych obsługi, ponieważ no, dokonaliśmy tutaj pewnych roszad i osoby odeszły na emeryturę i udało się tutaj no, nie zwiększać, a zmniejszyć zatrudnienie. Jak wspominały tutaj panie dyrektor, rok miniony to był przede wszystkim rok walki z COVID-em. No i tu szpital był na pierwszym froncie tej walki. Chcę tylko podsumować i porównać cały okres COVID-owy króciutko. Więc w roku 20, kiedy COVID się rozpoczął, mieliśmy 591, prawie 600 hospitalizacji. Z tego zmarło 179 osób, czyli 30%, 30,29. W roku 21, który jest tutaj dzisiaj przedmiotem analizy, hospitalizacji było już prawie dwa razy więcej, 1107. I z tej liczby zmarło 263 osoby, czyli 23%, 23,76. W tym roku, w początek roku też był jeszcze pod znakiem COVID-u, mimo że dzisiaj wydaje nam się, że to jest jakaś chyba już odległa przeszłość, już tak naprawdę no, zapomnieliśmy o samym COVID-zie, nie zapomnieliśmy o ludziach, którzy odeszli, bo jeśli to były osoby bliskie, to tego zapomnieć się tak prosto nie da. Więc w tym roku mieliśmy jeszcze 205 hospitalizacji, przeważnie był to styczeń, luty, jeszcze w marcu i z tej liczby zmarły 44 osoby, czyli 21,46%. Jak widać, ten procent zmarłych stale się zmniejszał. W tej chwili nie mamy żadnego pacjenta covidowego, natomiast co będzie, nie wiemy. Słyszymy o tym, że w krajach zachodu, gdzie badania są prowadzone w odróżnieniu od tego, co się dzieje u nas, bo u nas w tej chwili nie bada się ludzi, odstąpiono od tego tak naprawdę. To są tylko pojedyncze przypadki osób, które się zgłaszają, więc tam jest w tej chwili już znaczny wzrost tych zachorowań, więc możemy się tego spodziewać, że niestety przyjdą, a w jakiej formie i jak zjadliwy będzie kolejny wirus, kolejna jego odmiana, to trudno nam w tej chwili przewidzieć. Moja prośba tylko do Państwa, ponieważ maseczek już zasadniczo nie nosimy oprócz szpitala, to przynajmniej zachowajmy te piękne zwyczaje, które się wytworzyły w czasie epidemii, jak trzymania tego dystansu w różnych miejscach publicznych, zwłaszcza w kolejkach, jeśli gdzieś takie są. To takie krótkie podsumowanie tego. Natomiast serdecznie dziękuję za współpracę przez cały rok, przede wszystkim z tu obecnymi, z zarządem, który oprócz tego, że wsparł nas i za to bardzo dziękujemy, jeśli chodzi o te łóżka, które jak Państwo widzicie, te łóżka elektryczne, ich cena rośnie stale, niedługo będą kosztować tyle, co samochody elektryczne, bo w tej chwili jest to już, no, to są urządzenia, to nie są, to 20 tysięcy złotych za egzemplarz, to jest naprawdę, z takimi kosztami niestety borykamy się w każdej dziedzinie, każde proste urządzenie w szpitalu, ceny ich rosną w zastraszającym tempie, więc szczera wdzięczność, ponieważ te ortopedyczne były rzeczywiście po analizie, no to były raz, że najkosztowniejsze, a druga sprawa, wymagały jak najszybszej wymiany,
ze względu na charakter chorych tam leżących, którzy wymagają szczególnej opieki, dlatego też te łóżka tyle kosztują. Dziękuję również za współpracę w innych dziedzinach, przede wszystkim za stałe zainteresowanie, za wskazywanie nam różnych niedociągnięć, bo w grupie 600 osób zawsze coś wymaga naprawy czy poprawy. Radzimy sobie jak potrafimy przy pomocy tego personelu, który mamy. Oczywiście, tak jak wszystkie szpitale w kraju, szukamy tego personelu stale i tutaj zapewniam, że liczba lekarzy i pielęgniarek powinna i będzie stale rosnąć ze względu na takie, a nie inne potrzeby, jakie tutaj mamy. Natomiast każda uwaga z Państwa strony jest dla nas cenna i nad każdą trzeba się pochylić, bo jak to jest w grupie, zawsze są sprawy, które są do naprawienia. W zasadzie z każdym z Państwa spotykamy się, pomagamy osobom, które są Waszymi bliskimi, czy to zawodowo, czy to rodzinnie. I chciałbym tu szczególnie podziękować Panią Dyrektor tu obecnym, bo rzeczywiście ta współpraca ma wiele wymiarów. I to, o czym wspominał Pan Wicestarosta, ci dwaj młodzi ludzie, którzy, no, różne były momenty, jeśli chodzi o zatrudnianie, szczególnie jednego z nich, ale udało się i w tej chwili wydaje się, że sprawa działa dobrze, człowiek się zaadoptował, czuje się w tej pracy dobrze, jego brat jeszcze lepiej i z korzyścią dla wszystkich, dla nas też, wszystko to funkcjonuje dobrze dzięki temu, że okazaliśmy trochę cierpliwości i nie podchodziliśmy do tego w sposób jakiś nerwowy. Dziękuję Pani Dyrektor Zbrańska, bo tutaj rola tej placówki jest dla nas też szczególna, bo POZ nasz, który tam gości w jej progach, w jej obiekcie, czy w zarządzanym przez nią obiekcie, rozwija się w sposób wspaniały i naprawdę mimo silnej konkurencji na tamtym rynku, liczba pacjentów tego POZ-u rośnie, we wszystkich naszych POZ-ach rośnie, natomiast w Brańsku rozwija się to naprawdę w sposób, no, żeby nie powiedzieć lawinowy, ale naprawdę rośnie z roku na rok w dziesiątkach procent, więc świadczy to o tym, że zarówno personel jest tam dobry, jak i atmosfera, która jest wokół tego ośrodka, jest znakomita. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Otwieram dyskusję. Pani... A, tak, proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, chciałam konkretnie zapytać, czy Pan robi wymianę tych łóżek, czy to są tylko dokupywane, a stare zostają w szpitalu? A co się dzieje ze starymi łóżkami, w jakim one są stanie? No to jest właśnie pytanie, czy czasem nie warto przekazać ich na Ukrainę do szpitala? Czy jest taka, była rozpatrywana taka możliwość? Ja uważam, że jeżeli dyskusja, to przy mikrofonie. Także konkretne pytanie, czy jest wymiana łóżek? Jeśli jest wymiana, to co się dzieje ze starymi? Jeśli zostają odstawione, to czasem nie warto nawiązać kontaktu ze szpitalem tutaj blisko na Ukrainie i ich przekazać jako dar. Dziękuję pani radnej Ryżyk. Proszę bardzo, panie dyrektorze. W odpowiedzi. Czy to Ukraina, czy nie Ukraina, bo poprzednie łóżka, które mieliśmy wymienione, zostały wykorzystane tutaj przez jeden z DPS-ów lokalnych w okolicach Bielska. My ich, broń Boże, w tym momencie nie wyrzucamy, natomiast no, ich stan na pewno nie jest idealny, skoro musiały być wymienione, ale w momencie, jeśli ktoś będzie ich potrzebował, oczywiście najpierw chcemy, żeby wykorzystały to placówki okoliczne, tak jak w tym wypadku DPS-y, które działają na tym terenie dla tych ludzi. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? O, pan starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, oczywiście jako radni, jako zarząd wiemy, jak ważne są nasze jednostki
te społeczne typu DPS czy rodzinny dom dziecka. Też chciałem się dołączyć do podziękowań dla pani dyrektor. Natomiast też chciałbym powiedzieć o szpitalu, bo w imieniu Rady Powiatu, zarząd, kiedy pan dyrektor obejmował stanowisko, postawił takie trzy podstawowe zadania. One są takie chyba jasne i klarowne, to znaczy po pierwsze stabilność finansowa szpitala, bo każda jednostka musi mieć tą swoją stabilność, a że budżet szpitala jest dosyć duży i to, co pan dyrektor powiedział, zatrudnienie jest duże, to trzeba tutaj bardzo zwracać uwagę na płynność finansową, na finanse szpitala i to jest jedno z głównych zadań pana dyrektora. Drugie zadanie to jest stabilność personelu i to, o czym pan dyrektor wspomniał, dobrze, że personelu przybywa, aczkolwiek doskonale wszyscy sobie zdają sprawę, tu obecni i słuchający nas, że ten personel jest w deficycie, jakiś czas będzie w deficycie i należy o ten personel zabiegać i zwiększać efektywność pracy tego personelu. I to jest kolejna rzecz. I trzecia, być może nawet najważniejsza, podnoszenie jakości usług w szpitalu, tak żeby można było sprawnie obsługiwać naszych interesantów i ewentualnie kreować dodatkowe działania, dodatkowe dziedziny tych usług, które są oczekiwane. I oczywiście takim ważnym wyzwaniem jest, kiedy tylko się pojawią możliwości i pieniądze budowania rehabilitacji, takiej z prawdziwego zdarzenia i stacjonarnej, i osób dochodzących w kontekście i usług jakby ortopedycznych, ale też kardiologicznych, bo tego jest dużo, więc tych wyzwań jest mnóstwo. I w związku z tym chciałbym podziękować panu dyrektorowi, zastępcy całej załodze, że te zadania są realizowane i to, co pan dyrektor podkreślił, ze względu na wagę tych zadań jesteśmy w stałym kontakcie, dyskutujemy, bo to jest ważne, żeby rozmawiać i wybierać najlepsze kierunki z możliwych w danym momencie. Cieszymy się z wyniku finansowego i chcę państwu powiedzieć, że on jest dobry, jeżeli chodzi o ten 21 rok, który się zakończył, choć był trudnym, tak jak 22 będzie trudnym, bo pamiętajcie państwo, że jeżeli szpital staje się covidowy, to można dosyć szybko, kiedy pan wojewoda nam wydał polecenie, żeby stał się covidowym, bo takie potrzeby były i też jak pan dyrektor pokazał, ta jakość leczenia, ona się zwiększała, że tych no, zgonów było mniej, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że ludzie, którzy nawet wychodzą po covidzie, to będą wymagali z większości różnych badań, wsparcia, o tym musimy pamiętać, nie? Bo to tak samo jak na wojnie w Ukrainie podaje się tylko osoby, które gdzieś tam zginęły, tak, ale jest razy 5 czy 10 osób rannych, które będą mieli problemy mnóstwo, tak samo tutaj po COVID-zie trzeba o tym pamiętać, ale później i wtedy można ten szpital w miarę szybko gdzieś tam przewieźć pacjentów, natomiast musicie państwo pamiętać i tutaj też duży wysiłek dyrekcja musi podejmować, że z powrotem przywrócenie szpitala do normalnego trybu zajmuje miesiące, tak, żeby można było wykonać kontrakty, a NFZ płaci za kontrakty. On nie bierze pod uwagę tego, że był covidowy. Wykonane to zapłacone, niewykonane niezapłacone i to jest potężny wysiłek, bo później trzeba to nadrobić, tak, a jeżeli nie, to z zysku, który może być kilkumilionowy, do straty, która będzie kilkumilionowa, to jest tylko stryknięcie palcem, tak? Dlatego też ta rozsądność gospodarowania tymi finansami, ta stabilność, to jest klucz dla każdej instytucji, przedsiębiorstwa, szczególnie takiej, która jest w zakresie opieki zdrowotnej. I dlatego chcę podziękować też wszystkim tutaj obecnym i radnym za zainteresowanie, wsparcie, bo też przecież znaczna część radnych jest w Społecznej Radzie przy SPZOS, która ma informacje, co tam się dzieje, tam wiele rzeczy postępuje. Oczywiście nie wszystkich ta informacja jest powszechna, ale też trzeba pamiętać, że kardiologia funkcjonuje, też były pewne problemy, bo był COVID, małe przepływy, potrzeb dużo. Zastanawiano się, czy będzie to kontynuowane po działaniach właśnie pana dyrektora, wspólnych, dalej funkcjonuje, wydaje się, że w tej chwili może się dobrze rozwijać, co służy społeczeństwu lokalnemu tutaj, bo czym będzie mieli lepsze domy pomocy,
jednostki opiekuńcze dla dzieci, szpital, to tym mieszkańcy będą się czuli tutaj lepiej. Oczywiście wielką rolę, i to jest powszechnie znany szpital, odegrał w kontekście wsparcia migrantów, również też i z Ukrainy, tak, tych, którzy to też obsługujemy, i też ostatnio przecież było głośno, gdzie trafił pacjent, później pojechał, więc ta otwartość i to działanie na rzecz nie tylko społeczności lokalnej, ale innych jest tutaj powszechna i jest akceptowalna, i ten kierunek powinniśmy utrzymać. Konkluzja jest taka, bardzo serdecznie dziękuję i proszę o przekazanie tych podziękowań załodze, że udało nam się wspólnie przez to przebrnąć, także panie dyrektorze, dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo panu staroście. Pan jeszcze dyrektor, chwila, proszę. Dziękuję serdecznie za ciepłe słowa. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem, a szczerze powiem zapomniałem, a myślę, że jest ważna. Kończy nam się dzisiaj współpraca z LuxMedem. Chcemy w sposób zupełnie bezbolesny dla nas przejąć, oczywiście wszystkie formalności zostały w tej sprawie załatwione. A zainstalować nowy tomograf, który będzie już nasz. Ten dzisiaj formalnie zostanie nam w całości przekazany, on od dzisiaj, czy dokładnie od jutra będzie już nasz i tutaj nie będzie żadnych zahamowań, jeśli chodzi o przyjęcia. Dzisiaj o 13 kończy firma, która do tej pory tym się zajmowała, czyli LuxMed. Jutro od rana użytkujemy na razie ten stary tomograf, a za chwilę zostanie zainstalowany dzięki dotacji rządowej nowy tomograf. Także taka gwoli informacji, żebyście Państwo wiedzieli, że tę działalność przejmujemy już od tej pory my, a za chwilę będziemy mieli nowe urządzenie. Dziękuję bardzo dyrektorowi. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę chętnych do zabrania głosu przed głosowaniem. Poproszę wszystkich radnych w związku z tym, że przybyła do nas w trakcie sesji pani Maria Ryżyk o przyciśnięcie ikonki kworum, zakładki kworum. Chwilę jeszcze zaczekamy. Chwilę poczekajmy jeszcze.
Proszę o przyciśnięcie zakładki kworum. Dziękuję bardzo. Informuję, że obecnych na sali jest 16 radnych. I teraz przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu, proszę o naciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że w głosowaniu jawnym w obecności 16 radnych stosunkiem głosów 16 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości będącej własnością powiatu bielskiego. Informuję, że radni otrzymali projekt uchwały przedmiotowej sprawie w formie elektronicznej. Komisje stałe rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję i poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że w głosowaniu udział brało 16 radnych, stosunkiem głosów 16 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2022 rok. Informuję, że radni otrzymali projekt uchwały drogą elektroniczną. Komisje stałe rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 16 radnych, stosunkiem głosów 16 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 29/183/21 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2022-2026. Informuję, że projekt uchwały Państwo radni dostali drogą elektroniczną. Komisje stałe rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że w głosowaniu brało udział 16 radnych, stosunkiem głosów 16 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Interpelacje i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję i przechodzimy do punktu 12. Sprawy różne. Otwieram dyskusję.
Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję, ale przed zamknięciem chciałbym życzyć wszystkim radnym i zgromadzonym tutaj dzisiaj na sesji oraz mieszkańcom powiatu bielskiego miłych, udanych wakacji, żeby one były bezpieczne dla wszystkich i szczęśliwe. Informuję, że wyczerpaliśmy całość programu dzisiejszej sesji. Zamykam 33. sesję Rady Powiatu.